Przyjechaliśmy do gminy Leśna. Gmina, która nazywana jest też Krainą Pereł. Z nami pani Gabriela Pijanowska, zastępca burmistrza gminy Leśna. Dzień dobry, pani Gabrielo. Dzień dobry, witam serdecznie. Chcielibyśmy się dowiedzieć kilka słów na temat gminy Leśna. Pierwsze to jest położenie. Jak daleko musimy do państwa jechać? Co możemy po drodze zobaczyć? Południowa część województwa dolnośląskiego. Gmina położona jest nad rzeką Kwisa, nad rzeką Kwisą. Bardzo blisko do granic zarówno czeskiej, jak i niemieckiej. Do Czech mamy niespełna 3 km, do Niemiec około 30. Jesteśmy pod zamkiem Czocha, który bez wątpienia jest główną państwa wizytówką. Tak, jest to jeden z piękniejszych obiektów, jeśli chodzi w ogóle o cały Dolny Śląsk. Jest to nasza chluba, nasza perełka. Ale nie tylko zamek Czocha, oprócz tego też dużo możliwości dla turystów. Tak, mamy na terenie naszej gminy dwa zalewy, Leśniański i Złotnicki, które są zbudowane w latach w 1907 roku, początek budowy, więc początek XX wieku. Przy tych tamach właśnie duże zbiorniki retencyjne wodne, przy których można bardzo aktywnie spędzać wolny czas. Oprócz tego, że aktywnie, to też kulturalnie. Możecie państwo pochwalić się taką miejscowością jak Wolimierz. Tak jest. Wolimierz znany w całej Polsce i nie tylko, bo i również z tego co wiem w Europie, znany teatr Klinika Lalek. Że wszystko dla ciała, ducha, każdy może znaleźć coś dla siebie. Oprócz tego zamku Czocha mamy jeszcze zamek w Świeciu, który w tej chwili jest odbudowywany, więc niebawem myślę, że również i ten zamek będzie no, taką perełeczką naszą gminną. Też pokażemy państwu, jak prace aktualnie się prezentują przy ruinach zamku w Świeciu. Pani burmistrz, proszę powiedzieć, jeśli chodzi o turystykę aktywną, wróćmy do niej na chwilkę, ponieważ wiem, że jeśli chodzi o osoby zainteresowane jazdą konną, to też znajdą tutaj coś dla siebie. Tak, sporo na naszym terenie jest gospodarstw agroturystycznych, które proponują tego typu odpoczynek. Jazda konno, trasy rowerowe, trasy do spacerów, także bardzo, bardzo duża oferta. A oprócz tego turystyka wodna, przystanie żeglarskie, między innymi przystań żeglarska Izery? Tak, dokładnie, prowadzona przez stowarzyszenie, także zapraszamy bardzo serdecznie. Sucha, gmina Leśna. Obiekt, który jest za nami, chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Zamek Czocha. Z nami pan dyrektor zamku, pan Jarosław Kuczyński. Dzień dobry, panie dyrektorze. Panie Jarosławie, proszę powiedzieć nam o swoim obiekcie to, co najważniejsze, to, co pozwoli nam zbliżyć się do niego jak najbardziej i poczuć chęć odwiedzin państwa. Jasne. Zamek Czocha jest niezwykle tajemniczym, ale i magicznym miejscem. Nakręcono tu takie produkcje jak dobrze wszystkim znany, gdzie jest generał, tajemnice twierdzy szyfrów, sensacje XX wieku, czy nawet serial Wiedźmin. Zamek Czocha można zwiedzać z przewodnikiem w ciągu dnia, ale również i nocą w troszeczkę innej formie, w asyście rycerzy, w asyście żołnierzy, a nawet w asyście duchów. Czyli wszystko to, co do tej pory mogliśmy zobaczyć na ekranie, możemy przeżyć sami, będąc u państwa. Oczywiście, że tak. Jest to, robi wrażenie. Proszę powiedzieć może kilka słów na temat historii samego zamku, bo to jest dla nas najbardziej interesujące. Choć gdy przyjeżdżamy do państwa, jak najbardziej możemy skorzystać z towarzystwa przewodnika. Jasne. Zamek Czocha powstał między XIII a XIV wiekiem, jednakże pierwsze tutaj wzmianki już są w roku około 1241. Kto rządził zamkiem przez wieki? Ród von Dona, ród von Klux, ród von Nostitz, aż do roku
1909, kiedy to Bolko von Uechtritz sprzedaje zamek za 1,5 miliona marek drezdeńskiemu przemysłowcowi Ernestowi Giczowowi. Natomiast później rozpoczyna się remont, który trwa około 7 lat. Wtedy już zamek staje się przepiękną rezydencją mieszkalną. I tak jest do roku 1945, kiedy z obawy przed zbliżającym się frontem Ernest Giczow postanawia uciec. Do zamku nigdy nie powrócił. Rok po wyjeździe z zamku umiera. Natomiast w czasie kolejnych 7 lat do zamku tak naprawdę może wejść każdy, jest on niestrzeżony. Tak było od roku 1952, kiedy wtedy to już Wojsko Polskie opiekuje się zamkiem. Wówczas utworzono tutaj wojskowy dom wczasowy, który nie jest dostępny dla osób cywilnych. Natomiast od roku 1996 znajduje się tutaj hotel, administruje nią spółka AMW Hotele. I w chwili obecnej mamy 125 miejsc noclegowych rozmieszczonych w 50 pokojach. Czyli śmiało możemy przyjechać do Państwa na dłużej, nie ograniczając się do jednego dnia. Możemy skorzystać z możliwości, które daje nam hotel, a oprócz tego też zjeść coś i odpocząć. Jasne, mamy swoją restaurację oraz kawiarnię. Organizujemy również imprezy plenerowe na dziedzińcu. Mogę tutaj też zachęcić do organizowania różnego rodzaju wesel, imprez okolicznościowych, a także i konferencji. A proszę powiedzieć, najbliższe wydarzenia, które będą przez Państwa organizowane? W najbliższym czasie już mogę teraz zaprosić Państwa 15 czerwca na piknik średniowieczny, na piknik rycerski. 17 odbędzie się impreza militarna Szturm na zamek, a w międzyczasie oczywiście nocne zwiedzanie. Czyli ciągle się coś dzieje, ciągle warto przyjechać, nawet kiedy wydarzenia się nie odbywają. Serdecznie zapraszamy do Zamku Czocha. Zapraszam Państwa do skorzystania z oferty zamku. W przystani żeglarskiej Izery. Z nami pan Piotr Myśliwiec, instruktor. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry państwu. Jak widzimy, żagle przygotowane. Proszę kilka słów na temat aktywności, które możemy u państwa. No, w klubie naszym Izera proponujemy szkolenia żeglarskie na sterników jachtowych, na żeglarzy. Mamy łodzie, mamy sprzęt do pływania. No i prowadzimy tu zajęcia każdego roku, w maju przede wszystkim, przed sezonem i w tej chwili prowadzimy kurs żeglarski dla młodzieży i dorosłych. Od kiedy zaczyna się u Państwa sezon? No, sezon się zaczyna już w zasadzie od 1 lipca, ale generalnie cały maj już działamy. I turystów zapraszamy, by móc skorzystać z Państwa oferty, tak? Kilka słów o ofercie, jeśli mogłabym się... No mamy tutaj domki kampingowe, mamy pola namiotowe, także ludzi jest masa, generalnie przyjeżdża do nas. Teren jest piękny, czyściutki, ochraniany, także nic się tu nie dzieje takiego. I oczywiście żagle możemy wypożyczać i śmiało wypływać. Tak, żagle możemy wypożyczyć i w którym nie mamy uprawnień, bo mamy tu pały tor, którzy są na miejscu. Mamy kajaki, mamy łodzie żeglarzy wiosłowe, także no, teren do łapania ryb przede wszystkim. Czyli piękny. Też coś dla wędkarzy. Dla wędkarzy, dla odpoczynku, dla dzieci. Jesteśmy przy ruinach zamku w Świeciu. Z nami pani Żaneta Ganuszewicz. Pani Żaneto, od kilku ładnych lat, powiedziałabym wielu lat, trwają państwa prace nad przywróceniem zamku, nie tak, żeby były to ruiny, tylko żeby zamek stał na nowo. Taki jest zamysł, że kupując obiekt mieliśmy w planie, że nie będzie to trwała ruina i nie zabezpieczenie jako trwała ruina, tylko rekonstrukcja. Te prace trwają już od 14 lat i to były początkowo prace ziemne. W tej chwili mamy już prace takie zabezpieczające, prace typowo murarskie. Tak jak widać, obiekt nam się bardzo zmienia, bo te ślady jasne świadczą o tym zabezpieczeniu.
Pani jest archeologiem, więc tutaj prace ziemne były pod pani kierownictwem. Jeśli chodzi o męża? Mąż jest po rzemiosłach artystycznych i on nas tutaj wspiera zdecydowanie, jeśli chodzi o technologię i takie typowo rzemieślnicze rzeczy, bo one tutaj wychodzą. Jest to związane przede wszystkim z samą budową i samym odtwarzaniem, ponieważ my tutaj pracujemy starymi materiałami. One są gromadzone, kupowane przez nas. To nie są elementy, które gdzieś niestety zostały tutaj odkryte podczas prac tych odgruzowujących, ale mnóstwo elementów w tej chwili jest do montażu właśnie kupowanych przez nas, ale rzeczy starych, tak jak na przykład belki stropowe, które są zamontowane, czy kraty, które mamy XVII-wieczne, one są elementami tutaj starymi i powodują, że obiekt, mimo że trwa rekonstrukcja, te rzeczy wyglądają już jako stare, zamontowane i są też już ze swoją historią. Czyli wyglądają tak, jak powinny wyglądać. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby te prace, które są tutaj prowadzone, one są nie tylko prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i to jest, nad nami jest tutaj Urząd Jeleniogórski, ale przede wszystkim też z naszej inicjatywy ważne było to, żeby te rzeczy były tutaj zachowane wedle sztuki. Możemy się na pewno pochwalić taką ciekawostką, że pomieszczenie, które jest za mną, które było kiedyś stajnią, będzie dla nas pomieszczeniem takim gospodarczym, będzie to karczma. Będziemy kryć dachówką z zamku Czocha. Zamek Czocha pozbył się swojej starej, oryginalnej dachówki i tą nam się udało pozyskać i ona będzie u nas na obiekcie. To też takie bardzo cenne. Proszę powiedzieć pani, że no to kiedy spodziewać się możemy większego postępu prac? Postęp jest niestety uzależniony od naszych finansów, ponieważ prace, które tutaj prowadzimy, są wyłącznie prowadzone z naszych prywatnych środków i to jest niestety o tyle kłopotliwe, że nie tylko same prace, ale wszystkie projekty, które prowadzimy, inwentaryzacje, one wynikają z tego, że muszą być opłacane wyłącznie przez nas. I podobnie jest z pracami, stąd też progres. Ja myślę, że na prywatne osoby i tak idziemy tutaj bardzo dzielnie, bo te prace się toczą rok rocznie, natomiast no, na pewno nie jest to tak, jak to działa gmina, że te prace idą szybko, są od razu duże środki przeznaczone. No, pracujemy wedle swoich możliwości finansowych. Ale jakieś plany tak w przybliżeniu? Maksymalnie lewa strona, czyli to, co się dzieje tutaj, karczma i kaplica, bo to też jest ważne, że wieża, którą mamy za sobą, jest kaplicą konsekrowaną na obiekcie, czyli mamy ją tutaj zarejestrowaną. No jest to kaplica pod wezwaniem świętego Mikołaja, że będzie też służyła tutaj do celów sakralnych, żeby można było tu udzielać ślubów, chrzcin i to się ma wydarzyć maksymalnie za 3-4 lata. Taki jest plan. Z nami Państwo ze Stadniny Koni Izery, pan Grzegorz Chyłek, właściciel Stadniny Koni. Jest to nie jedyna stadnina na terenie gminy Leśna. Panie Grzegorzu, proszę powiedzieć kilka słów na temat turystyki konnej, na temat tego, co Państwo organizujecie, w jaki sposób organizujecie Państwo czas wolny dla turystów? Tak, jak Pani wspomniała, nie jesteśmy jedyną hodowlą i użytkownikami koni. Jeździmy po licznych szlakach konnych tutaj na terenie naszej gminy, organizujemy rajdy do Czech. Mamy też tutaj właśnie, współpracujemy z kolegą z Czech, który też jest przodownikiem górskiej turystyki konnej i wspólnie tutaj po tych naszych szlakach konnych jeździmy, pławimy konie w jeziorze. Także dla takich osób z teren równinnych taka jazda konna w terenie podgórskim sprawia no, wiele na pewno przyjemności.